Tak, trzeba doprowadzić do jakiejś żywej zmiany. Jakbym powiedział, trzeba coś w sztuce znowu zrewolucjonizować, bo wszystko zastygło już. I trzeba, jakbym powiedział, zredukować sztukę w sztuce, a teatr w teatrze. To motto Józefa Szajny znakomicie pasuje jako przesłanie pierwszego rozdziału mojej książki. Książki zatytułowanej Moje życie w teatrze, dlatego że oddaje istotę naszych poszukiwań teatralnych w okresie młodzieńczym, wtedy kiedy byliśmy zaangażowani w budowanie studenckiego teatru w Polsce. Takim teatrem w Krakowie był Teatr Stu i jego pierwszy spektakl z roku 66, czyli 30 lat wcześniej, aniżeli deklarował swoją postawę Józef Szajna, pokazywał nie tylko szansę młodych aktorów, którzy chcieli wyzwolić się z oków szkoły teatralnej, ale także pokazywał szansę młodej inteligencji, która mówiła o otaczającej rzeczywistości. Takim materiałem było opowiadanie Mikołaja Gogola Pamiętnik wariata i w tym Pamiętniku wariata debiutował Jerzy Trela, późniejszy rektor, znakomity aktor, ten, który swoimi rolami przeszedł do historii polskiego teatru. 4 października. Dzisiaj mamy środę, więc z tego względu byłem w gabinecie u naszego dyrektora. Przyszedłem umyślnie wcześniej. Rozsiadłem się wygodnie i zatemperowałem wszystkie pióra. Nasz dyrektor to musi być bardzo mądry człowiek. Cały gabinet zastawiony szafami z książkami. Odczytałem tytuły niektórych. Straszna naukowość. Taka naukowość, że zwykły urzędnik nawet przystępu do niej nie ma. Wszystko po francusku albo po niemiecku. Zresztą dosyć spojrzeć na niego. Jakie dostojeństwo mu błyszczy w oczach. Nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby powiedział zbyteczne słówko. O, chyba tylko wyjątkowo, kiedy mu podać papiery, zapyta, jak tam dzisiaj na dworze. Wilgotno. Wasze ekscelencjo. Tak, tak, to mąż stanu i zwykły urzędnik nie może z nim iść w paragon. Mimo to spostrzegłem, że mnie lubi szczególnie. Gdybyż tak i córka. Ech, psia krew nie szkodzi, milcz serce. Ale około 1:30 zaszło wydarzenie, którego żadne pióro nie opisze. Drzwi się otworzyły, myślałem, że to dyrektor. Zerwałem się z krzesła, chwytając papiery. Ale to była ona we własnej osobie. Święci pańscy, jakżeż była ubrana. Suknia biała jak łabędź, fiu, fiu, jaka przepyszna. A jak spojrzała, słońce, jak pragnę Boga słońce, spojrzała na mnie i zapytała, czy nie było tu papa. Jej, 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 co za głosik, kanarek, jedno słowo kanarek. Chciałem jej powiedzieć, niech jaśnie dyrektorówna zmiłuje i nie ścina mi głowy, a jeżeli mam być ścięty, to własną rączką jaśnie dyrektorówny. Ale język mi się jakoś poplątał i powiedziałem tylko, nie było, proszę pani. Spojrzała na mnie, na księgi i upuściła chustkę. Podskoczyłem na jednej nodze, poślizgnąłem się, alem się utrzymał i podniosłem chustkę. O nieba, co za chustka z najcieńszego batystu. Ambra, najszczersza ambra, aż tchnie cała dyrektorstwem. Podziękowała mi i lekko się uśmiechnęła, ale tak leciutko, że jej cukrowe usteczka nawet nie drgnęły, po czym wyszła. Siedziałem tam jeszcze godzinę, raptem wszedł lokaj i powiedział: niech pan idzie do domu, bo jaśnie pan już dawno wyjechał na miasto. Nie znoszę tego lokajstwa! Rozwali się to w przedpokoju, żeby choć który kiwnął głową człowiekowi. Ale nie dość na tym. Pewnego razu jeden z tych bydlaków raczył mnie poczęstować tabaką. A czy ty wiesz, głupi chamie, że jestem urzędnikiem i szlachcicem z pochodzenia? Sam wziąłem szynel i wyszedłem.
zupełnie odmiennym spektaklem, który daje szansę naszego dzisiejszego wglądu w historię polskiego teatru studenckiego, był spektakl Spadania. Ten spektakl wywarł największe jak gdyby wrażenie na publiczności, ale miał także wpływ na myślenie młodego pokolenia, bo które zbuntowało się przeciwko temu, co go otacza, które przestało rozumieć świat dorosłych, które zaczęło myśleć po swojemu i które dokonało pierwszej rewolucji myślowej w Polsce. A sprzyjał temu także upadek ekipy Gomułki w grudniu 1970 roku i właśnie wtedy po raz pierwszy Spadanie pojawiło się na łódzkich spotkaniach teatralnych, a jego właściwa premiera odbyła się na Międzynarodowym Sympozjum Teatru Faktu w Rotterdamie i dlatego też ten spektakl miał szersze oddziaływanie niż tylko kontekst polski, gdzie pokazywał, że młodzież polska artystyczna myśli i czuje zupełnie inaczej, aniżeli to przedstawiała wtedy komunistyczna propaganda. Wykonawcy to dzisiaj aktorzy zawodowi. Wśród nich można rozpoznać zarówno Franciszka Mułę, Włodzimierza Jasińskiego, którzy związani są z krakowską groteską, jak i Włodzimierza Staniewskiego, twórcę wspaniałego zespołu Gardzienic, zespołu, który znany jest na całym świecie. Zostało zmienione przez modną literatkę Vestibulum Vaginae! Ecce homo! Homo sum humane nihila marius puto! Liberté, égalité, fraternité! Revolution forte, hello bit! Proletarien alles Ländern, vereinigt euch! Maus Pubis! O kurwa, co ja widzę! Z tego szczytu roztaczają się rozległe, rosnące widokręgi. Gdzie są szczyty? Gdzie otchłanie? Gdzie... No! Jeszcze innym przykładem, który przeszedł do historii polskiego teatru, jest spektakl musicalowy Teatru Stu
Szalona Lokomotywa, oparty na tekstach Stanisława Ignacego Witkiewicza, a do którego muzykę napisali Marek Grechuta i Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Do tej pory mieliśmy do czynienia z czymś dziwnym, pomieszanie operetki po prostu z propagandową wersją śpiewania piosenek na 1 maja. To był właśnie wzór, który przyświecał polskiemu teatrowi lat 50. i 60., jeśli chodzi o formy muzyczne. Teatr studencki znowu po raz któryś stanął jako awangardowy zespół, który pokazał szansę, że nie tędy droga, a przepojenie jakimiś wzorami amerykańskimi potraktował jako tylko wzór dla swoich własnych poszukiwań. Takim była Szalona Lokomotywa pod namiotem w Teatrze 100 inscenizacji Krzysztofa Jasińskiego. Wystąpili w niej znakomici piosenkarze, między innymi Morela Rodowicz, wspomniany już Marek Grechuta, a także cały zespół Teatru 100. I teraz jesteś dzieckiem, mimo twego całego demonizmu. Chodź do mnie, ja cię nauczę być sobą. We mnie piekło moich nienasyceń wstecznie. Każdą miłość bagna niszczące rozkoszy. Ale zginąć musisz w upadku okropnym, jakiego nigdy dotąd nie przeczuwałeś. Jakiego nigdy dotąd nie przeczuwałeś. Jakiego nigdy dotąd nie przeczuwałeś. Słyszałem o tym niszczeniu się przez kobiety, lecz nigdy temu nie wierzyłem. Ale ja cię przekonam, siła moja nie zna granic. Wszystko to zamknę w piramidę diabolicznej muzyki, w konstrukcji czystego, metafizycznego zła, zamrożonego, dionizyjskiego szału. Jestem twoja w nie, niedosiężności mojej istoty, którą jest nasycenie się w kłamstwie. Nic mnie nasycić nie może. Jesteś potworny, obrzydliwy chłopczyk. Jesteś potworny, obrzydliwy chłopczyk. Jesteś potworny, obrzydliwy chłopczyk. Chciałem tym razem Państwa zaprosić już na początek lat 70. Wtedy, kiedy punktem mojego zainteresowania już po niepowodzeniach w teatrze zawodowym, kiedy przestałem być już kierownikiem literackim Teatru Ludowego, był Stary Teatr w Krakowie. Konradowi Świnarskiemu bardzo nie odpowiadała postawa komercyjna warszawskich aktorów, dlatego też usiłował znaleźć ansambl, który będzie w stanie poświęcić całkowicie jego teatralnej pasji. Dwie pierwsze inscenizacje jego przygotowały wreszcie znakomity spektakl Żegnaj Judaszu, inscenizację dramatu Ireneusza Jeredyńskiego, który pokazywał te ciemne strony polskiego społeczeństwa. Bohaterka tego dramatu to młoda, wykorzystywana przez sutenerów, dziewczynka na dodatek niepełnosprawna, w której postać wcieliła się Anna Polony, znakomita aktorka, którą naprawdę dla polskiego teatru odkrył Konrad Świnarski. Gdzie tata? Poszedł. Sama jesteś w domu? Zostawił ci coś do jedzenia? A gdzie poszedł? A przyszedł taki pan i powiedział, że tata wygrał 1 000 000 na loterii i tata poszedł z tym panem odebrać pieniądze.
A potem kupi pałac i 10 bochenków chleba i kiełbasy. Jutro będzie mięso na obiad. Aha. A kiedy tata wróci? O 10:00, jak zamkną restaurację. Aha. A ty przychodzisz się tu bawić? Posiedzieć. Proszę pana? Tak. A tato mówił, że tutaj będą coś robić, już nie będzie tej sali i on nie będzie miał czego pilnować. Chyba nie. To dobrze. Bo mnie miała gdzie posiedzieć. Zaraz tu przyjdzie ten pan. Wiesz, ten co poszedł, coś nam przyniesie. Chciałabyś podnieść tę piłkę? Ona jest bardzo ciężka, waży 5 kilo albo 10. To po co taka piłka? Żeby nie urzucali tacy duzi chłopcy. Więksi od pana? Więksi. Od tego rzucania rosną im muskuły, o tu. Czy dziwki też bawią się piłką? Kto? No dziwki. A kto to są dziwki? No takie jak ja, w spódnicach. To te, co chodzą w spódnicach, to... Kto ci tak powiedział? Tato. A ci, co chodzą w spodniach, to chłopy. Aha. Ale nie mów tak. Tata się pomylił, to dziewczyny albo kobiety. To one też rzucają piłką? Też, ale lżejszą. A ty bawisz się z koleżankami? Nie. One ze mną nie chcą. Mówią, że jestem straszydło. Jesteś bardzo ładna. Masz piękne, duże oczy. Nie, nie, nie! Co nie? Nie, nie, ja nie chcę! Ja nie. Co ci jest? Nie, ja nie chcę! To boli, ja nie chcę! Nie, nie. Mówiłem, że masz piękne, duże oczy. Nie, ja mam brzydkie oczy. I to tak boli. Jadłaś dzisiaj? Nie bój się, zaraz będziesz jadł. Dlaczego się tak boisz? No to tak boli. Wujek przyszedł z tatą, mówił, że mam ładne oczy, a potem to tak bolało. Ach, to tak. To masz brzydkie oczy i zaraz będziesz jadła. A ja mam brzydkie oczy, a tata wygrał milion. Ja mam brzydkie oczy, a tata... Początek lat 70. to przede wszystkim dla mnie dziedzinie teatru Stary Teatr w Krakowie. Ten teatr nieustannie zaskakiwał nas swoimi propozycjami, a także miał szczęście w doborze dyrektorów. Po wyrzuceniu Zygmunta Hibnera przez władze miasta Krakowa szczęśliwie objął ten teatr Jan Paweł Gawlik i jemu zawdzięczać trzeba inscenizację narodowego dramatu, jakim są zawsze Dziady. Dziady są zawsze problemem dla teatru. Problemem interpretacyjnym i problemem realizacyjnym. Z problemem interpretacyjnym zetknął się już Kazimierz Dejmek w 1968 roku i wypadki marcowe roku 1968 przecież były podobno sprowokowane jego inscenizacją. Odkrywanie wszystkich warstw dzieła Mickiewicza jest procesem bardzo trudnym i odpowiedzialnym. Konrad Swinarski, jak zawsze, bardzo wnikliwie zabrał się do swojego dzieła i postanowił pokazać nam w innym świetle bohatera narodowego, który próbuje walczyć z czymś, co jest właściwie nieosiągalne, a jednocześnie który usiłuje nam uświadomić, że tylko w sposób radykalny można zmieniać rzeczywistość. Szukając od twórcy głównej roli, Konrad Swinarski zaryzykował i
do tej roli powołał młodego, znanego nam już statystu aktora Jerzego Trele, który zasilił zespół Starego Teatru. Jerzy Trele to kolejne ważne, a jednocześnie istotne dla historii polskiego teatru odkrycie Konrada Swinarskiego. Teraz duszą ja w moją ojczyznę wcielony. Ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bole swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Egzorcizo te. Gadam, gadam, skaczesz, śpiewam, tylko nie klnij, jak gadasz. Musisz, ledwie ziewa. Mów prawdę. Grzesznik chory, lata bez pamięci. Jutro rano szyję niezawodnie skręci. Kłamiesz. Poświadczy godny świadek, kmotr Belzebub. Pytaj go, męcz! Niewinnej duszy mojej nie gub. Dobrze. Gadaj wyraźnie, czego mu potrzeba. Mam chrypkę, nie wymówię. Mów, czego potrzeba. Wina. Rok 74, a więc następny sezon po Znakomitych Dziadach to zmierzenie się Konrada Swinarskiego z następnym dziełem narodowym, to znaczy z Wyzwoleniem Stanisława Wyspiańskiego. Rolę Konrada z Wyzwolenia powierzył Jerzemu Treli, który stanął przed kolejnym wyzwaniem, ponieważ jest to jedna z najtrudniejszych partii w naszej literaturze dramatycznej. Jerzy Trela w duecie z Anną Polony, która była jego muzą w Wyzwoleniu, stanął na wysokości zadania. Strójcie mi. Strójcie narodową scenę. Niechaj że ujrzę, jak dusza wam płonie. Niechaj zobaczę dziś bogactwo całe i ogień rzucę ten, co pani w łonie. I waszą zwołam sławę. Teatr, świątynia sztuki. O, dużo przybywaj. Hej! Tu stawcie kolumny, te tutaj posągi. Ty mi śpiewaj hymnu z triumfu, a ty pieśń żałoby. Dalej ustawić bohaterów groby. Pomniki, boratyński rycerz, rycerz Kmita. Mocujcie je silnie, poprzestawiać drągi, przyśrubować. Teatr narodu, sztuka, polska sztuka. Chcemy go stroić, chcemy go malować. Chcemy w teatrze tym Polskę budować. Tyś bohater. Tyś powinien był tu przyjść z pochodnią, jak ja z gałązką wawrzynu. A jakież sobie miano przybrałeś? Wziąłem to imię. Zgadniesz z czynu, czym będę, zgadniesz, czym jestem. Chcę działać. Wiem, rozumiem. Gestem. Czynem. Gestem? Czegoż to chcesz? Wyzwolin. Z czego? Czy chcesz ducha wyzwolić? Alboż duch ma pęta? Czy myśl? Myśl tak daleko biega wolna. Czy sercu, co dolega, wyznaj, ułożę rzecz na sceny i melancholię zagram sama. Ja jako rola, wielka dama i cały teatr mnie posłucha. Kochanka moja, zwie się Wola. Nic, nic, żadnych stronnic, żadnych idei, one wszystkie upadły, muszą upaść. Żadnych ludzi, osobistości! Oni wszyscy upadną! Muszą upaść! Chcę
żeby w letni dzień, w upalny letni dzień, przede mną zrzęto żytni łan, dzwoniących sierpów słyszeć szmer i świerszczów szept i szum, i żeby w oczach mych koszono konkol w snopie zbóż. Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień czas koźby dobrych ziół i złych, i jak od płowych zrzętych pól ptactwo się podnosi na żer. Nasze jutro. Nie. Chcę widzieć, słyszeć, tężyć słuch, jak z kwiatów spada kwietny puch, jak lęk i groza kosi łan, wśród ciszy pól i gór, w słonecznym blasku złotych chmur, na chleb, na przyszły rok. Chcę patrzeć, patrzeć, tężyć wzrok i potrącać mogiłę co krok. Nie rozumiem cię. Ty przecie mówisz o Polsce. Ty myślisz o Polsce. Tak? Nie. Chcę patrzeć po konarach drzew, jak w drzewach krąży żywny sok, i które padną za rok, i że niczyich rąk nie zbroczy krew. Ty myślisz o Polsce, to widoczne. Tak. Szubany bierzcie, delije, kontusze, znoście milite pasy, krzywce, karabele, chłopskie gunie, suknany, trzosy. Strójcie, strójcie się w ornaty, w ornamenta złotogłów, we świąteczne szaty, i zacznijcie bój myśli i szermiarkę słowa. A ty, muzo, podaj ton. Ja już gotowa. Teraz pogodni zasiądźmy do wspólnego stołu. Pamiętajmy jedno, nie wymawiać nigdy słowa Polska. Podajmy sobie ręce braterskie, jedno ino wciąż wołajmy. Polska! Polska! Kolejny mój idol, który zasiążył nad moimi wspomnieniami z życia, z mojego życia w teatrze, to jest Jerzy Jarocki. Jeden z trzech twórców potęgi Starego Teatru w Krakowie w początku lat 70. Jerzy Jarocki, absolwent moskiewskiego GITIS-u, który przeszedł triumfalnie przez sceny, między innymi wspaniałego wtedy środowiska we Wrocławiu, został zaangażowany do Teatru Starego obok Konrada Swinarskiego i Andrzeja Wajdy. Taką inscenizacją, która pozostała w mojej pamięci, jest Proces według Franza Kafki. Świetnie. Będzie mi pani mogła pomóc w moim procesie. Bierze pan to tak poważnie? Żeby wziąć adwokata, sprawa jest zbyt błaha. Ale doradca przyda mi się. Bardzo. Tak. Tak, tylko jeżeli mam być doradcą, to muszę najpierw wiedzieć, o co chodzi, no? O co pan jest oskarżony? Nie wiem. W
tym sęk, że sam... Nie wiem. Marny dowcip, jestem zmęczona. Pani przyszła tak późno. Jeszcze tego brakuje, żeby pan mi robił wyrzuty. W ogóle nie powinnam pana tu wpuszczać. Okazuje się, że nie było to takie konieczne. Było konieczne. Było konieczne. Zaraz się pani o tym przekona. Zademonstruję pani najważniejszy moment. Muszę tylko przesunąć ten stolik na to miejsce z powrotem. Po co to? Pani musi dokładnie uzmysłowić sobie ten moment. Tu za tym stolikiem siedział wygodnie rozparty, noga na nogę, ramię przez poręcz nadzorca. Byłem jeszcze w swoim pokoju, gdy zawołał. Ale jak? Wrzasnął. Wrzasnął tak... Tak jakby... Jakby chciał mnie budzić ze snu. Jak... Niestety muszę, jeśli chcę to pani uzmysłowić, także krzyknąć. Ale tylko dwa słowa. Dwa słowa. Józefieka! Jerzy Jajocki to nieodrodne dziecię Gitisu Moskiewskiego, uczelni, która stworzyła najwybitniejszych reżyserów sławnych na całym świecie. I dlatego Jajocki miał także ambicje, żeby spłacić dług tej swojej znakomitej uczelni, a stało się to dzięki jego inscenizacjom sztuk Antoniego Czechowa, który przecież był i pozostaje do dzisiaj najwybitniejszym dramaturgiem. W mojej pamięci pozostaje jedna z kluczowych scen tego dramatu, interpretowana przez aktora bardzo wiernego Jarockiemu, który przebył całą jego artystyczną drogę od Wrocławia do Krakowa, czyli Edwarda Lubaszenki, znanego nam także i z telewizji, i z filmu. Wiśniowy sad. Jest teraz mój. Mój. Boże, mój Panie na wysokościach. Wiśniowy sad mój. A powiedzcie mi, że zwariowałem, że jestem w sztok zalany, że to wszystko nieprawda. Nie śmiać się ze mnie! Gdyby wstał ojciec mój, dziad z grobu wstał i zobaczyli, co się tu dzieje. Dzieje się Jarmołaj. Bitnie piśmienny Jarmołaj, który zimą boso biegał. Ten Jarmołaj kupił majątek. Cacko. Kupiłem majątek, gdzie oni byli niewolnikami. Nie wpuszczano ich nawet do kuchni. Wszystko jedno. Muzyka! Grać chcę słuchać! Wszyscy tutaj? Chodźcie zobaczyć, jak Jarmołaj Łopakin równie się kierował. Jak rurą trzeba, zabudujemy letnisk. Nasze wnuki, prawnuki zobaczą tu nowe życie. Muzyka, grać! Dlaczego mnie pani nie posłuchała? Biedna moja, miła moja, teraz przepadła. Szybciej by z tym skończyć. Szybciej zmienić to nieszczęsne, niezdarzone życie. Nikt nie przypuszczał, że znakomity filmowiec potrafi być równie wspaniałym reżyserem teatralnym. A przykładem tego był Andrzej Wajda, ten trzeci z muszkieterów, którzy stworzyli wielkość Starego Teatru lat 70. Cegiełką, którą dołożył Andrzej Wajda do sukcesu Starego Teatru, była inscenizacja Biesów. Bardzo oryginalna wizja, która trafiła do bardzo szerokiego odbiorcy. A trafiła dzięki wspaniałym kreacjom aktorskim. Ansamblu równie wspaniałego, jak pojedyncze jego postaci. A jeśli państwo nie wierzycie, to zobaczcie scenę Wojciecha Przoniaka z Janem Nowickim. Stawrogin! Stawrogin!
Pawlowir! Dlaczego pan wyszedł? Pańska komedia z Szatowem budzi we mnie obrzydzenie, ale nie dopuszczę do tego. Sam się zdradził. Bardzo zręcznie zmusił go pan do wyjścia. Powiedziałem już panu, do czego trzeba panu krwi Szatowa. Zgoda! Zgoda, ale nie powinien był pan wychodzić, pan mi jest potrzebny. Domyślam się, skoro chce mnie pan popchnąć do zamordowania mojej żony. Ale po co? Do czego jestem panu potrzebny, co? Do czego? Ale do wszystkiego. Zresztą powiedział pan prawdę. Niech pan będzie ze mną, a uwolnię pana od pańskiej żony. Stawrogin, pogódźmy się, niech pan będzie ze mną, a przyprowadzę panu jutro Lizę. Oddam panu i Szatowa, jeśli pan tego zażąda. Więc to prawda, że postanowił go pan zamordować. My dwaj dźwigniemy Rosję. Rosja jest ciężka. O, 10 grup takich jak ta tutaj, a będziemy potężni. 10 grup głupców. O nie, nie, oni nie są tacy znów głupi, oni są tylko idealiści. Na szczęście ja nie jestem idealistą, ale nie jestem też inteligentny. Co? Co? Nic nie mówiłem. Ach, tym gorzej. Miałem nadzieję, że pan mi powie, ależ tak pan jest inteligentny. Nie, nigdy nie przyszło mi do głowy powiedzieć panu coś podobnego. Tak, ma pan rację. Jestem głupi. Dlatego jest mi pan potrzebny. Mojej organizacji trzeba głowy. Ma pan szigalewa. Stawrogin, pan jest piękny. Pan wie o tym, że pan jest piękny. Pan czasem o tym nie pamięta i to jest panu najpiękniejsze. Nikogo pan nie skrzywdził, a wszyscy pana nienawidzą. Tak! Pan jest człowiekiem, jaki jest mi potrzebny. Pan jest wodzem. Pan jest słońcem. A pan jest pijany. Dosyć już tego. Niech pan mną nie pogardza. Bez pana jestem zerem. Panem obalę dawną Rosję i zbuduję nową. Jaką Rosję? Rosję szpiegów? Zawsze wiedziałem, że pan nie jest socjalistą. Pan jest po prostu łajdakiem. Zgoda, jestem łajdakiem, ale muszę panu przedstawić mój plan. Naprzód kompletny zamęt. Zamachy, pożary, zamieszki, ośmieszenie wszystkiego. To będzie wspaniałe. Ciężka mgła spadnie na Rosję. Ziemia będzie opłakiwać dawnych bogów i wówczas pojawi się nowy car! Rozumiem, samozwanie! Tak, powiem, że się ukrywa, ale istnieje. Nikt go nie widział, ale się ukrywa. Jakaś siła jest tej idei. Widziano go. Może zobaczy go 1 na 100 000. Pan się zgadza? Na co? Być nowym carem! Więc na tym polega pański plan. Stawrogin, niech pan mnie wysłucha. Mając pana, można zbudować legendę. Zwali się stara Buda, a wówczas pomyślimy o zbudowaniu gmachu ze stali! Stawrogin, niech pan nie odchodzi. Niech pan mnie nie zostawia samego. Bez pana jestem jak Kolumb bez Ameryki. Stawrogin! Już za granicą sobie pana wymyśliłem. Stawrogin! Przyprowadzę panu jutro Lizę. Stawrogin! Daję panu dzień, 2, 3. Muszę mieć odpowiedź. Ach, Stawrogin! Wielki patron mojego 4. rozdziału mojej książki o mojej 55-letniej historii w teatrze, Andrzej Wajda, to także przykład reżysera teatralnego, który potrafi opowiadać innym językiem, a dowodem na to jest jego znakomite, wręcz telewizyjne przeniesienie spektaklu teatralnego do teatru telewizji. Przykładem tego Noc listopadowa, która miała premierę w roku 1974 w Starym Teatrze, a która w 1978 została sfilmowana w plenerze Łazienek. Żeby się o tym przekonać, warto przypomnieć sobie scenę, w której pojawią się Jan Nowicki, Teresa Budzik-Krzyżanowska i Stanisław Gronkowski.
Gdzie pożar? Miasto się pali! Nie miasto! Gdzie? Tam, w oddali! W dziedzińcu lecą sygnały! Nasze szwadrony zerwały i pędzą! Konia dla księcia! Już wiodą! Nie, pozostanę. Tam po co, niech ogień płonie. A co by książę powiedział, gdy płomień drugi uderzy? Trzeci i czwarty wstanie. I tak te czarne otchłanie zaczną grać. Że to powstanie. Precz. Pastuj sam. Słuchając. A potrafiłby ty w ogień za carem skoczyć? Choćby i carski brat. Nóż jemu w piersi ubroczyć i chresty wziąć? Ty zbladł paszą. Adie, masz dłoń. Po kamradzku. Wasza miłość. Filozofia. Tak po omacku szukam ludzi. Człowieka zwącham w grubej skórze. Dar boski wasz. Tak ja wam się wynurzę, kamrad. Powiem słowo, li nie zlękniesz się kar. Diabeł wiesz, cóż jest to? Że książę będzie car. Ot, moja pani. Mówił ojciec do swej Basili. Och, czemuś ty się przebudził? Uciekasz. Stój. Stój, kochanku, patrzaj. Tyś oszukany. Pożar się rozszerzył, ratuj mnie. Miłość moja wiąże cię w niemocy. Pusty pałac jak czarno, okropne otchłanie. Noc i straszliwa głuchość. Ulituj się, pani. On odpycha mnie. Pęta miłości mej zrywa. Ja byłam z tobą w śnie moim szczęśliwa. To sen był. Taki był mój sen tej nocy. Adie. Andrzej Wajda nie zawiódł mnie jeszcze raz w życiu, mianowicie kiedy zgodził się zostać aktorem. I to w mojej adaptacji znanej powieści Alberto Morawi Pogarda, która miała wspaniałą inscenizację już światową. I udało mi się namówić go razem z Andrzejem Łapickim, który spektakl reżyserował, do zagrania roli reżysera w tym spektaklu. Jakie miał kłopoty, jak to przebiegało, udało mi się zanotować także w filmie dokumentalnym. Tak, tak. A ciągle pan myśli robić film psychologiczny? Oczywiście, bo w ogóle zrezygnuję. Ale co dobrze. Co? Dlaczego Ulises nie wraca przez 10 lat do domu? Przecież powiedział pan, że podświadomie nie pragnie tego powrotu. Tak. Jego stosunki z żoną są jak najgorsze. Tak, nonsens. Wyjeżdża na nowe... Wyjeżdża na wojny, korzysta z okazji, ażeby uciec od żony. Ale skąd przecież w Odysei? Wie pan, Odyseja jest napisana, my nie zajmujemy się Odyseją. A więc przyczyną złych stosunków pomiędzy Penelopą i Ulisesem jest różnica charakterów. Różnica charakterów? Tak. W czasie przed wojną trojańską musiało stać się coś... Ulises zrobił coś, co nie spodobało się Penelopie. Co takiego? Zalotnicy. Oni siedzą u niego w domu, piją na jego koszt. Umizgują się do jego żony, a Ulises z powodów, które nie znamy,
No za lotnicy. Oni urzędują w jego domu, siedzą, piją, zalecają się do jego żony, a Ulises z powodów, których nie znamy, nie przeciwdziała temu. Dobrze, tak jest. A wie pan dlaczego? Bo jako człowiek rozsądny nie przywiązuje wagi do ich umizgów. Wie, że żona jest mu wierna, a poza tym nie znosi skandali. No ale Penelopa jest głęboko rozczarowana. Ona spodziewała się wszystkiego, tylko nie tego, że mąż... No, prócz bierności męża. Prócz bierności męża. Ona jest rozczarowana, głęboko zawiedziona. Budzi się w niej pogarda. Budzi się w niej dla niego pogarda. Budzi się w niej dla niego głęboka pogarda. Budzi się w niej dla niego głęboka pogarda. Tak, bardzo blisko już jesteśmy, to samo końcówkę. Do niej. Jak cukierek mu to powie, że żebyś nie komentował, żebyś nie chciał, żeby się nie budziła. Ty masz satysfakcję, że się budzi, żeby jego zeszmacić, ty masz w tym satysfakcję. Więc tak, jak to z uśmiechem powiesz, to będzie już szukam, jasne, szukam, będę tak robił. Ale, ale Penelopa spodziewała się wszystkiego po mężu, oprócz obojętności. Rodzi się w niej niechęć i głęboka pogarda. Nie, nieprawdziwe. Ty się cieszysz już jego stanem od chwili, kiedy on się wychylił i mówi, proszę pana, przecież jak to? Bo się zdenerwował. Ale teraz dałeś dobry ton. Jan powinien troszeczkę przyspieszyć. Agresywniej, wiesz, żebyś przyspieszyć to początek. Ale proszę pana, tak, co pan? Dobry ton. Nie znosi, żebyś to ostrze powiedział. Jako człowiek rozsądny, nie lubi tego, nie lubi skandali i tak dalej. Nie, ale to nie, ja nie widzę powodu, żeby tak grać, dlatego że po prostu... Ja ciągle, to jest po prostu odczytywanie według mnie Odysei w maglu. No tak. Że nie lubi skandali, bo przecież widzą tu super wyraźnie, ironizuje, bo to są... No ironizuje, w porządku. Jasiu. No zaraz. No jak? Po co ja, kotku, ale ty po co ja zobaczyłem w pańskich oczach? Zacząłeś grać, że wiesz, że to jest to. Że to jest o panu. Nie. No tak, na końcu. Tak, no nie w tym miejscu. W tym miejscu ty grał to poprzednio. I to było bardzo dobre. I to wspaniale. Co pan mi tu opowiada, kiedy to jest moje małżeństwo? Tyś to zagrał i to jest bardzo dobre. Ja no nie lubię. Nie, bo jakbyś grał, że to cię, że o Odysei... Że Odysei dalej nie może być, bo na mnie pan nie może liczyć, ja już nie dam rady. Nie, ale nas w ogóle już nie interesuje to Odysei, a mnie tylko interesuje twoje małżeństwo. Tak, tylko. Ja to zrozumiałem. I czy ty złapałeś? On ci daje takie aluzje, ty złapałeś tę sprawę? Mi co pan mi tu opowiada o małżeństwie? Proszę pana, i z go tego, wiesz, atakujesz go i to no dobrze, tak zrobiłeś. Nie zastanawiam się, ja z ciebie to wziąłem. Dalej są ważniejsze rzeczy. Tak, ale Penelopa spodziewała się wszystkiego po mężu poza biernością. Rozczarowana, zawiedziona. Rodzi się w niej dla niego głęboka pogarda. Budzi się z nim. A, bo chcesz, żeby było spojrzenie. Nie, bo on tak, Janek się tutaj... Zerwaj, to ja to bo to jest to. Mówię, no ale proszę pana, to tak nie jest, jak pan myśli. Przecież ona jest zawiedziona, to budzi się u niej głęboka pogarda. Pan się nad tym zastanowi. To pewnie tak sądzę, że pan Andrzej powinien skończyć bez kontaktu, a potem spojrzeć. No to znowu ten spojrzeń, to jest już rację, tylko technicznie głęboka pogarda. Rodzi się w niej dla niego głęboka pogarda. Nie, fałszywe. Już wiem o tym. Bo ty niepotrzebnie martwisz się tym, wiesz, no, tym, tą sytuacją. A ty też powinien mieć satysfakcję z tego. Budzi się w niej. O! Głęboka pogarda. No tak, Andrzej. To jest, tak, bo no właśnie. To jest wtedy w porządku. Budzi się w niej dla niego głęboka pogarda. Tak. I popatrzył długo na niego sobie. I wreszcie rozdział piąty. Rozdział taki, który podsumowuje moją drogę. A jednocześnie w tym rozdziale nie może nie być miejsca dla długoletniego mojego mistrza, Tadeusza Kantora. Mój pierwszy
właściwie poważny film dokumentalny. To była stacja jego pracy nad domnisiami i koczkodanami. Ja mu ostatecznie nie zazdroszczę jego przeszłości, też przezwyciężę. Boże, jakbym się dowiedział, że on robi w tej chwili coś takiego, czego nie powinien robić, to ja bym go zgabił. Zgabiłbym go. Zgabiłbym go jak psa. Jak psa. O! Ja tylko wiem, zastrzelę cię, jak szczeką suka, potem siebie, jego, morduję wszystkich. No, uważać, jedzie. Ja się co? Teraz ja nacieram. Tak, ja nacieram, mój jada. Teraz się cofamy obydwoje. Obydwoje? Obydwoje i teraz nacieramy razem i ja wpadam. Pomylił się bardzo. Zobaczymy. Bo tak jak będzie... Chcę na końcu przedstawić jedną z klątw, która mnie dosięgła. Ja długi czas zajmowałem się analizą aktorstwa, krytykowaniem ról. Nigdy nie stosowałem taryfy ulgowej, aż wreszcie przyszła kreska na matyska i stałem się aktorem. Tadeusz Kantor przymusił mnie do tego, żebym przynajmniej spróbował zastąpić kogoś w teatrze i tak minęło lat 14. Jedną z takich ról był mój udział w najsłynniejszym jego spektaklu U małej klasie, gdzie występowałem obok znakomitego aktora Krykotu. Mówię znakomitego, bardzo odpowiedzialny, ponieważ rzadko się zdarza, żeby aktor był tak wszechstronny jak Stanisław Rychlicki, który grał postać śmierci, sprzątaczki, a ja wtedy kreowałem postać pedla w czasie przeszłym dokonanym. Cesarz niemiecki Wilhelm II zarządza mobilizację w cesarstwie niemieckim. Co to mamy wojnę? Gode halte, Gott beschütze, unser Kaiser, unser Land. Mächtig durch des Glaubens stütze, führe uns mit weiser Hand.
lasst uns seine Vaterkrone schirmen wieder jeden Feind. Ich bleib mit Habsburgs Throne, Österreich geschickt verein. Chciałem zakończyć przesłaniem Tadeusza Kantora, z którym się absolutnie zgadzam, bo był to prawdziwy mój mistrz lat 14 i on właściwie uświadomił mi, jak powinna wyglądać praca nad tekstem, nad wizją, nad oddziaływaniem każdego spektaklu, tak jak dzieła sztuki skończonego, które ma oddziaływać na widza. Posłuchajmy zatem Tadeusza Kantora. I jak ja coś, jak to się mówi, tworzę, to ja jestem powodowany instynktem, nie zdaję sobie sprawy, do czego to idzie. Idę na poszukiwanie siebie samego. Sam tworzę drugiego siebie. Moje dzieło jest to rodzaj szaleństwa.